Sześć lat więzienia za prawdę. Wczoraj los mojego kuzyna Natalia Łatuszki próbowała skruszyć represyjna machina Łukaszenki. Został skazany na sześć lat więzienia za rzekomo chuligaństwo, próbę zakłócenia referendum i nielegalne zbieranie danych. Czytaj: za prawdę, za sprawiedliwość, za pozycję. Na oczach wszystkich całego świata nasza Białoruś nadal pogrąża się w mrokach totalitarnej dyktatury. по опустошалих вулицях краю, як в об'єгом столітчю їжджав ниси, а люди знікаю від укліст. О, ілі їх одна річ живих, то праві завжди трафяю за крати. Режим подстемпні ніжче то, що в нашому життю найшвенше і ненарушальне. Ніжче родини, позбавя близьких, ніктори, нестети, назавжди. Wiem, że mój brat Anatoli Łatuszka jest godnym synem swoich rodziców, synem Białorusi i bardzo kocha swoją ojczyzną. Jest wśród tysięcy, setek tysięcy milionów Białorusinów, którzy wierzą w wolność Białorusi, którzy wierzą, że ją odzyskamy. W tym dniu i w tych dniach moje myśli są przy Anatoliu. Przy wszystkich Białorusinach siedzących. Więzienia. Wierzę, że wkrótce spotkamy się ponownie na nowej Białorusi, którą będziemy wspólnie budować, i pod tysiącami biało-czerwono białych flag powiewających nad Białorusią. Z murów wyjdą dzielni, uczciwi, godni Białorusinie.